dniu 27 lipca 2024 roku, w godzinach popołudniowych, grupa osób, w której znajdował się pokrzywdzony oraz sprawca, przebywała w okolicach Stawów Piławskich. Pomiędzy dwoma mężczyznami dochodziło do potyczek słownych oraz kłótni na różnym tle. W pewnym momencie doszło pomiędzy nimi do starcia fizycznego, a następnie padły dwa strzały. Służby ratownicze na miejsce wezwał jeden z uczestników tego spotkania. Na miejsce przyjechało pogotowie oraz policja. Pracownicy pogotowia podjęli czynności ratownicze. Niestety mężczyzny nie udało się uratować. Mężczyzna, który zmarł w wieku lat 42, doznał obrażeń wskazujących na postrzał w okolicach klatki piersiowej. W toku postępowania, tam w ciągu pierwszych czynności na miejscu zdarzenia, zabezpieczono broń, następnie zatrzymano mężczyznę lat 24, prawdopodobnego sprawcę, z którym wykonano w dniu 29 lipca 2024 roku czynności procesowe. Przedstawiono mu zarzut popełnienia przestępstwa z artykułu 148 paragraf 1 kodeksu karnego. Podejrzany nie przyznał się do zarzuconego mu czynu i złożył obszerne wyjaśnienia. W dniu 30 lipca 2024 roku Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie, rozpoznając wniosek prokuratora, zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. W dniu 1 sierpnia była wykonana sekcja zwłok. Na chwilę obecną w sprawie nadal trwają intensywne czynności dowodowe i więcej informacji dlatego Państwu nie udzielę z uwagi na dobro toczącego się postępowania. Jaka to była broń, z której zginął ten mężczyzna? Z uwagi na to, że tak jak wspomniałam, trwają czynności procesowe, między innymi będą jeszcze przesłuchiwani niektórzy świadkowie. Takie informacje Państwu w tej chwili nie podam, z uwagi na to, żeby nie wpłynąć na treść zeznań ewentualnych świadków, którzy będą jeszcze przesłuchiwani w sprawie. Czy macie wątpliwości co do jego poczytalności? Na chwilę obecną nie chcę też udzielać informacji na ten temat, dlatego że kwestia ta oczywiście jak w każdej sprawie będzie badana. Natomiast jeżeli będzie taka możliwość i będzie on poddany badaniu psychiatrycznemu, myślę, że taką informację Państwu będziemy mogli udzielić. Jakie są najbliższe kroki prokuratury? Tak jak wspomniałam, przesłuchiwani są w sprawie świadkowie. Na pewno na miejscu zdarzenia będzie wykonywana wizja lokalna. Będą też na pewno zlecone dodatkowe badania w związku z materiałem dowodowym, który został zabezpieczony podczas sekcji zwłok. O innych czynnościach procesowych szczegółowo też nie będę udzielać informacji z uwagi na dobro toczącego się postępowania. Te dwa strzały, które padły, to były w klatkę piersiową? Jeżeli chodzi o mechanizm powstania obrażeń, które były na klatce piersiowej, to informacji w tym zakresie udzielimy dopiero po uzyskaniu wyników sekcji zwłok. Wtedy będzie można z całą pewnością stwierdzić, czy te dwa strzały, które były słyszalne, były obydwa oddane w okolice klatki piersiowej. Czyli cały czas trwają intensywne działania prokuratury? Tak, oczywiście. Postępowanie jest nadal w początkowej fazie. Od zdarzenia nie minęło jeszcze tydzień czasu. Mimo zebranego i zabezpieczonego już w dużej mierze materiału dowodowego, są jeszcze czynności, które wymagają wyjaśnienia i te czynności na bieżąco cały czas są wykonywane w sprawie.